Fiat 500 Cabrio nawiązuje do 500-ki 1957 roku. Ze swego protoplasty zaciągnął pomysł na mechanizm otwierania miękkiego dachu. Składa się on niczym roleta wzdłuż górnej krawędzi boku auta, a wszystkie słupki, w tym i tylny, pozostają na swoich miejscach. Nie jest to kabriolet w standardowym rozumieniu tego słowa. Linia boczna auta pozostała bowiem niezmieniona. Kolor dachu będzie można wybrać: beżowy, czerwony i czarny. Bez zmian w stosunku do podstawowego modelu 500 produkowanej w Tychach pozostały także rozmiary. Również pod maską nie znajdziemy żadnych nowości. Do wyboru są te same trzy silniki. Jeden diesel i dwa benzynowe. Skrzynia biegów do wyboru. Manualna bądź automat, ale tylko z silnikami benzynowymi. Nowością natomiast będzie zastosowany system start and stop, który będzie wyłączał auto po zatrzymaniu się go i włączał po wrzuceniu biegu. Ma to się przyczynić do mniejszego zużycia paliwa. A że to auto sprzyjające raczej do miejskich podróży, to z pewnością takie udogodnienie się przyda. C500 będzie produkowany wyłącznie w Polsce, a jego cena ma być niewiele wyższa od klasycznej wersji Fiata i będzie wynosiła około 50 000 zł.